Witam Was wieczorową porą. To czas, kiedy powietrze jest spokojne, ptaki wracają do gniazd, a my jesteśmy na lotnisku Rakowice-Czyżyny. To jest pierwsze lotnisko niepodległej Rzeczpospolitej. W 1918 roku zdobył je bezkrwawo Roman Florer ze swoim oddziałem i przekazał je odradzającej się niepodległej Polsce. W tym roku mija stulecie lotnictwa polskiego, którego symboliczną datą było właśnie przejęcie rakowickiego pola wzlotów. I z tej okazji budowany jest w Warszawie na Wojskowych Powązkach pomnik, który ma upamiętnić stulecie polskiego lotnictwa. Ma on formę symboliczną takiego papierowego samolotu, jaki zna każdy z nas, który wzbija się z oświetlonego pasa startowego, a na tym pasie są tablice, takie ikony symbolizujące wszystkie rodzaje lotnictwa. Jest gapa sił zbrojnych, jest litera A aeroklubu, która była jego symbolem od czasów przedwojennych przez lata PRL-u aż do lat współczesnych. Jest tam znak polskich zakładów lotniczych, jak również jest tam żuraw polskich linii lotniczych LOT. Zatem upamiętnieni są wszyscy lotnicy, którzy działali w powietrzu, którzy ginęli, którzy walczyli w obronie polskiego nieba, w obronie obcego nieba, w siłach zbrojnych na zachodzie. Wszyscy, którzy oddali swe życie i którzy poświęcili swoje życie lotnictwu, czy to w rywalizacji sportowej, czy to w pracy zawodowej, czy to jako konstruktorzy i personel naziemny. Niniejszym filmem chciałem poinformować tych, którzy jeszcze nie wiedzą o tym, że taki pomnik powstaje, a poniżej w opisie filmu jest link do Klubu Seniorów Lotnictwa, gdzie projekt ten jest opisany szczegółowo i gdzie można wesprzeć tę inicjatywę, która finansowana jest tylko ze wsparcia ludzi lotnictwa, pasjonatów, takich jakimi jestem ja i takich jakimi jesteście widzowie Zabytków Nieba. Zabytki Nieba upamiętniają erę lotników, którzy przestrzeń do nieba skracają, przestrzeń mają za nic. Tyle chciałem dzisiaj powiedzieć z rakowickiego pola wzlotów. Zachęcam do odwiedzenia strony Klubu Seniorów Lotnictwa i tak jak jest w naszym hymnie, niech nigdy nie ścichnie w dali mocny głos silnika. Hej na start! Cześć!